Cześć, dziś wracam do tematu MacBooka Air z procesorem M1 i ponownie odpowiemy sobie na pytanie, czy warto kupić najtańszą M1 w wariancie z pamięcią 8 GB, ale już w roku 2025. Zapraszam również do pierwszego filmu, który może dać Wam nieco inną perspektywę. MacBook Air z procesorem M1 debiutował w listopadzie 2020 roku. Była to konstrukcja lekko mówiąc przełomowa, z nowym układem M1 opartym na architekturze ARM. W chwili debiutu miażdżyła potężnego MacBooka Pro z Intelem na pokładzie, a szczególnie mocny okazał się pojedynczy rdzeń tak ważny przecież w codziennej pracy. Podczas gdy obliczenia wielowątkowe są kluczowe w przypadku najbardziej wymagających zadań, większość doświadczeń przeciętnych użytkowników koncentruje się wokół obliczeń pojedynczego rdzenia. A tutaj M1 nie ma sobie równych. Natomiast w teście wielorodzeniowym, zważywszy na swoją bezgłośną, pasywną budowę, nadal potrafił miło zaskoczyć, przebijając mobilną i9 9980HK. Tak prezentuje się podstawowa specyfikacja. Procesor Apple M1 ośmiordzeniowy pracujący w przedziale 2,1 do 3,2 GHz, pamięć 8 GB typu DDR4, dysk 256 GB SSD, siedmiordzeniowe GPU zaszyte w chip M1, ekran 13,3 cala Retina, dwa szybkie porty USB 4 zgodne z Thunderbolt 3, jest również Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5. Hej, hej, witajcie w nowym roku, wracam ponownie, bo temat ciągle aktualny i ciągle elektryzuje. MacBooka Air z procesorem M1 i pamięcią 8 GB aktualnie możecie kupić w cenie 3250 zł. Czy to dużo? Cóż, z pewnością mniej niż jeszcze pół roku wstecz. Cena aktualnie spadła o mniej więcej 400 i jest to z pewnością najtańszy MacBook z procesorem już w technologii ARM. A jak wypada na tle wariantu z pamięcią 16 GB i czy może warto zainteresować się już modelami z procesorem M2 lub M3? Cena modelu MacBook Air z procesorem M1 ponownie z dyskiem 256 GB, ale z pamięcią 16 GB to plus minus 4000 zł. Procesor M2 nie wnosi wiele nowego, jest szybszy średnio o 10%, główne zmiany zaszły w zintegrowanym układzie graficznym, który jest lepszy nawet o 30% względem poprzednika. Różnica będzie widoczna więc w zastosowaniach półprofesjonalnych, renderowaniu wideo, modelowaniu w 3D czy eksporcie plików RAW. A jak już wybieracie model MacBooka Air z procesorem M2, to polecam jednak decydować się na wariant 16 GB, skoro i tak już dużo dopłacacie, to poniżej tego nie warto schodzić i koniecznie dyskiem 512 GB, ponieważ cała seria M2 z dyskiem 256 GB będzie sporo wolniejsza, szczególnie będzie to widoczne w odczycie danych, niż M1. A dzieje się tak dlatego, że w modelu M1 wykorzystano dwa chipy NAND Flash o pojemności 128 GB, a w modelu M2 już tylko jeden o pojemności 256 GB. Finalnie mamy tą samą pojemność, ale dwa chipy jednak dają zdecydowanie wyższą wydajność niż jeden. A widać to szczególnie na wykresie, spójrzcie, w odczycie danych M1 jest zdecydowanie wydajniejsza. Wybierając więc M2 dopiero z dyskiem 512 GB uzyskacie wydajność porównywalną z M1 256 GB. Aktualne ceny modelu M2 w takiej konfiguracji to nawet w porównaniu z M1 16 GB, M2 będzie o 40% droższy. Staje się nieopłacalny, ponieważ lepszym wyborem będzie już nowszy M3 do kupienia za mniej więcej 5,5 tysiąca złotych. Jest tańszy fakt z dyskiem 256 GB, ale tutaj ponownie bazuje na dwóch chipach pamięci NAND Flash o pojemności 128 GB, dlatego o prędkość dysku martwić się nie musicie. Wypada ciut lepiej niż M1 w odczycie danych i trochę gorzej w zapisie.
Dokłada również kolejne kilkanaście procent w ogólnej wydajności względem M2, a widać to dobrze szczególnie w teście pojedynczego rdzenia, na przykładzie Geekbench wersji 6. W multicore wyniki skalują się podobnie. I co chyba logiczne, jako że M3 jest najnowsza, powinna zapewnić najdłuższe wsparcie w aktualizacjach. Przypominam, że model z procesorem M1 debiutował w listopadzie 2020 roku, a patrząc wstecz, jak długo Apple wspiera swoje produkty aktualizacjami, jest to zwykle 6-7 lat. Kupując więc nowego MacBooka Air z M1 przed końcem okresu gwarancji, możesz już nie otrzymywać aktualizacji systemowych. Tutaj jednak trzeba postawić znak zapytania, nie wiemy co zrobi Apple. Wizerunkowo to się może opłacać, M1 jest bowiem przełomowy, zmiana architektury i przejście z x86 na ARM było strzałem w dziesiątkę, w 20 roku to prawdziwy game changer. Żaden inny procesor w ostatnich latach tak dużej rewolucji nie zrobił i jeszcze długo nie zrobi. Okej, jak ja to widzę, chcesz tanio, a dobrze, bierzemy jedynkę, może być 8 GB, zaraz pokażę Ci, że jeszcze daje radę. M2 omijaj, jest źle wyceniona, możesz dopłacić, wybierz już model M3. Okej, to tyle z teorii, wracamy do mojej M1, kolejne pół roku starszej. Ten film zgodnie z tytułem ma Wam odpowiedzieć na pytanie, czy w roku 25 warto kupić jeszcze MacBooka Air z procesorem M1 w najtańszym wariancie. Cała konstrukcja jest aluminiowa i waży zaledwie 1,29 kg. Matryca 13,3 cala, Retina, nie jest OLED-em, to tylko IPS, ale najlepszy w swojej klasie, z niezłą jasnością na poziomie 400 nitów, bardzo dobrym pokryciem szerokiej gamy kolorów P3 i rozdzielczością natywną 2560x1600 pikseli. Na lewym boku mamy dwa porty USB-C i to wszystko, trochę mało, ale nie są to byle jakie porty, są zgodne z USB 4 oraz Thunderbolt 3. A na co pozwala Thunderbolt 3, już mówiłem, odnośnik zostawiam do góry. W filmie pokazałem m.in. jak podłączyć monitor USB-C, jednocześnie ładując MacBooka oraz przesyłając dane z USB. Prawy bok to już wyłącznie gniazdo słuchawkowe jack. Wizualnie ponownie większych śladów nie ma, a to już jednak ponad 3 lata ciągłej eksploatacji. Bateria trzyma się nieźle, OS pokazuje kondycję na poziomie 84%. Realnie jest to nadal około 10 godzin pracy. Aktualnie zainstalowany jest już najnowszy macOS Sequoia wersji 15.2. Mój przykład pokazuje więc, że używanymi modelami również warto się zainteresować. Pamiętajcie jednak, by poprzedni użytkownik wylogował się z konta Apple ID, a czy 8 GB wystarcza? Tak, i mówię to z pełnym przekonaniem, to nie Windows, w Windowsie byłoby to niemożliwe, ale OS X robi to lepiej. Jeśli używacie laptopa w codziennych zastosowaniach, takich jak internet, Spotify, YouTube, Word, Excel, sprawdzi się dobrze. Pominąłem jeszcze klawiaturę i gładzik, to jedyny touchpad, na którym można komfortowo pracować bez myszki. Klawiatura również wypada nieźle, jest podświetlana, ma niski skok, jednak dobrze wyczuwalny, bez efektu piankowego. W szybkim teście praktycznym codziennych zastosowań MacBook wykazuje doskonałą responsywność. Nie doświadczymy efektu zamulania, zobaczcie. OS dobrze potrafi gospodarować raptem 8 GB pamięci, w przypadku Windowsa nie byłoby to możliwe. Brak dodatkowej pamięci szybko objawiłby się spowolnieniami, pustymi oknami przeglądarki, bez widocznej treści, a nawet całkowitym crashem. Załadowałem całkiem pokaźną liczbę kart, 3 filmy 4K, w tle włączyłem Spotify, Worda oraz Excela, a zużycie pamięci utrzymuje się w granicach bezpiecznych 7 GB. Część danych zapisana została w pamięci podręcznej, procesy są hibernowane, jednak powrót do nich odbywa się niemal natychmiast. Nie uświadczymy spowolnień znanych z okienek Windowsowych.
Czas na podsumowanie, decyzję zostawiam Wam i przypominam, że jeśli to Wasz pierwszy kontakt z laptopem z nadgryzionym jabłkiem, OS X to nie Windows i będzie wymagał chwili przyzwyczajenia. Inne skróty klawiszowe, zupełnie inna logika systemu. Nic trudnego, można się nauczyć. I mówi Wam to typ, który ponad wszystko kocha Windowsa, na dobre i na złe. Nawet wbrew powszechnej opinii uważam, że Windows Vista po wszystkich update'ach był całkiem ok systemem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Mani z kanału Manitech, zapraszam do komentowania oraz jak możesz zostaw suba.